Infiniti FX35 z silnikiem D, który kurwa wyjątkowo nie jedzie. Amerykańska mapa w ogóle bez zaponu, 17, 18, 19, tam do 20 stopni mu ten zapon idzie. Bardzo, 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 bardzo słabo, zmienne fazy, wszystko chodzi. Ubogo ma mieszankę, FR13-3, 13-2. Trzeba będzie mu tu softa zupgrade'ować i przeprowadzić. No, chłopak z daleka przyjechał, w ogóle właściciel jakiegoś tam zakładu do mnie z tą pomocą, bo wszystko sprawdzał, sprawdzał ciśnienie paliwa. No i będziemy go naprawiali softowo. I na to mam taki pomysł, że upgrade w ogóle softu wrzucimy, czyli wrzucimy nowszy soft niż on ma. Bo on normalnie miał CL115 softcik, a wrzucimy mu, też no ściągnąłem wiadomo, serwera i już zacznę sobie tą modyfikować mapkę. I będzie przeróbka z Europy na Amerykę. Fura jest wersja amerykańska, ma wiele map. Na mapie pierwszą zrobimy moją mapę, a mapy 2, 3, 4, 5 będą w ogóle niewykorzystane, niezmienione. To ja tu wpierdalam wirusa. Ciach, idź. To się wirusuje. Fajnie taki kurde, widać, że z elektrykiem wszystko wie, że komunikacji komputer nie ma z modułem wiatraków, tak? Że już wiatraki się odpaliły. Kurde, fajne takie zboczenie zawodowe, co? Ja nawet nie wiedziałem, jak to tłumaczyć. To tłumaczę tak, że tak jakby komputer przychodzi w stan uśpienia, bo tak samo się zachowa, jak włączysz zapon, odepniesz kostki z komputera silnikowego, tak, też się tak, wiatraki tak włączą. I on tak właśnie. Wentylator po prostu nie ma komunikacji z komputerem silnika, więc chłodzi dla zasady, bo nie wie, co się dzieje. Dla bezpieczeństwa, no? Tak, dokładnie. A ja zawsze klientowi mówię, otwórz maskę i zobacz, czy dwa wiatraki chodzą, bo czasami się ścieżki wentylatorów pierdolą i któryś nie działa. I to jest dobra diagnostyka, bo załączasz sobie bez programatora, wiesz, wiatraki. Dokładnie. Jesteśmy gotowi? Wiesz co, wrzuć? Ja ci wrzucę ręcznie. Słuchaj, tak się spoko. Zarządzam waszą was. Dzwoni troszeczkę, bo 4 dyszki jeżdżą. Do 20 na godzinę dzwoni. I na jedynce po prostu dasz mu w pizdę do końca. Jest benzyna? Jest benzyna. Ja sobie patrzę na FR, bo dolałem mu wachy, a FR i zapon zobaczymy. I pizda. Okej, do końca. Dobra, paliwa widzę, muszę mu dolać. Dobra. Wachy mu jeszcze dolejemy. Słyszałem tam jakieś spalanie stukowe. Coś tam sobie słabo z tym radził. Teraz wszystko będziemy poprawiali. Zapłon cofnięty względem mojego poprzedniego ustawienia. Wachy dolane, bo jeszcze było ubogo. 13-kami jechał. On tak powinien 12,5 AFR mieć na gaz do dechy. Ciach. I kolejna korekcinka. Droga pusta przed nami, a tu najpierw kukurydza. Dookoła moja ulubiona. I ciach. Gotowany niski bieg ma, no to dawaj do dechy. Jest wszystko w porządku, dobrze, nie, aż puściłem telefon, chodź tu logo, zapauzuj się, to sobie tam powiększę, sobie przeanalizujemy, ale już powinno być wszystko dobrze. Takim zaponem widziałem 26-27 stopni, jechało zamiast kurwa 19. No, 27-25, dłuższe czasy wtrysków. Dobra, pojeździmy sobie teraz mi tak normalnie, że zobaczcie jaka jest jazda, czy drive'a sobie walimy. No, fajnie, że będzie chodził w samochodzie. Teraz to już zapierdolę. No czuć, będzie mniej palił, ma zapon dojebany. Amerykanie cofają tak ten zapon, to chuj nie jedzie. Tylko wiesz, na początku za mocno dojebany słyszałeś takie stuki, krup, krup, że ta krupa delikatnie. Ja na 98 sobie tego nie było. Zobacz jak jest na benzynie, jak go depniesz i zaraz zobaczymy jak jest na gazie. Znowu trochę podleje, dobra, zwolni, a przełącz go na gaz. Zobaczymy, czy ten gaz wszędzie stroi, czy nie. Niech on się wrzuci na gaz. Niech on się wrzuca na gaz, a ja wiem jeszcze, z dołu mu troszeczkę paliwa doleje, że wcześniej na bogatszą mieszankę wchodzi, jak mu dużo darzy i jeszcze gazu. Jakie miał zawahanie? Z dołu 14 ma szedł. Ja tu z dołu więcej wachy dopierdolę. Tylko to zadziała, jak się zatrzymam w gramy, ale na razie zobaczymy sobie ten gaz, a ja chcę go tu wachy mu trochę dolać. Jest na gaziutku, skręcimy sobie w lewo i na gazie mi go przyciśniesz. Zobaczymy, wiesz, czy właściwie można tak furę zostawić, czy zmusić go, żeby pojechał gdzieś na dostrojenie gazu. I w razie co powie się, ile tego gazu, co tam trzeba dolać, nie? No i buta mu na tym gazie. Na gazie jest zajebiście. Jest zajebiście, jutra w chuj. Nic nie trzeba z gazem robić. Ja na benzynie trochę go przelałem, bo jest 95 zalana, ja te stuki słyszałem. Dobra, zwalniamy. Wgrałem mu tą korektę. Zajebiście na gazie pojechał, kurwa, lepiej jak na benie. A na benie go przelałem, bo mówię, jest 95 wlane i tam, no tak, że komputer za mocno go nie napierdalał, to ja go tu skastrowałem. Dojebane, to już chyba ostatnią korektę wrzucamy. Więc będziemy sobie jeździć, że jak najmniejsze adaptacje paliwowe były przy takiej spokojnej bardzo jeździe, żeby nie było tam 10-20% na przykład, że sobie dokłada, tylko taki piczykłaki, od razu 12 sobie dokłada, to ja mu tu ręcznie dołożę, żeby komputer nie musiał tego za mnie robić. I tak, żeby to jak najładniej chodziło. Gazik,
No na gazie, tam zrobiliśmy na benzynie adaptację takie po 101, 103% miał, na gazie są 110. Na częściowych chyleniach na gaziku trzeba będzie gaziku dolać, a jak daje się gaz do deski, to na gaziku jest rewelacja. Jest taki aferek 12,5, zajebiście jest. No generalnie furę na ile mogliśmy, to na tyle naprawiliśmy. Jeździć na gazie, dolać 9,8 i będzie zajebiście. Okay. Czyli wasza dolana, tak już widziałeś, 17,5 milisekundy na benzynie nawet szło, a miałeś jak do mnie przyjechać 14,8 chyba najwięcej. No i zapon jest taki dojebany, bo było około 19 stopni zaponu. Teraz jest takie 23 narastające do 26, na którym nie stuka na tym na 95. Podejrzewam, że jakbyś zapierdolił 98, to można by zrobić takie 26 na 28, 29 idące, bo on by lepiej zapierdalał na tym i na tym. No nic, uratowaliśmy na ile mogliśmy. Czekam na czy zadowoleni wszyscy są. No, klient. Trochę na częściowych uchyleniach mówię, dolać gazu. No, jak porozmawiasz z właścicielem, żeby zalać mu 5W50, to limiter prędkości to jebiemy wyżej. Teraz jest 232. A dojebiemy mu, ono 250 będzie tak ładnie europejsko, 251. Mocy myślę, że jak długo będzie go napędzał, starczy. A mówię, to na oleju 5W50. Zetkę przywiozłem, 3 wtryski, mamy trupy. Na szczęście tutaj sobie wziąłem trochę wtrysków, żeby sobie podobierać, powybierać 6 po prostu takich najlepszych. Czemu, że to się nie cierpnie przy 4 barach? Fabrycznie 3,75 chodzi, na mniejszym ciśnieniu. A szczelne wszystko. Kurwa, czyli patrz, jak chcę jeden wóz do Ciebie złożyć, to muszę 20 wtrysków przywieźć. Czasami tak jest, no. Jakbyś miał właśnie, nie wiem, w benzynie, takiego jakoś, no... No, a ja Ci przywiozłem w listwie były. Niby tak, ale listwa była sucha w środku. No sucha była, no, trochę, aha. Wiesz. O kurwa, to długo, długo, w tydzień może, to kurwa, kiedy? A to 4 dni to może wyjąłem. Kurwa mać. A fakt, że ten samochód jak stroiłem, to była strasznie duża różnica, źle chodził, kurwa. Miał spalanie stukowe i tak dalej. Miałem problem. Też program o tym samochodzie nakręciłem, o tej Zetce. Też przynajmniej się wyjaśniło, że wtryski spierdolone. No byś włożył, to by to... No chuj by był, no. Był chuj, bo źle chodził ten samochód. No to jest u nas ta Zeteczka, która miała ten problem z tymi adaptacjami paliwowymi, że bardzo rozbiegany był bank lewy, bank prawy. Przed chwilą przyjechałem z wtryskami od naszego kolegi z Nadarzyna. Odczyszczenie wtryskiwaczy.pl, który na kod Kupcio daje rabatę 10%. Dobra, no te 3 wtryski musiałem wymienić. Wziąłem ze sobą ich dużo, dużo, dużo. Nim, kurde, wymienię te wtryski, jeszcze psiuknę tutaj czymś do dolotu, bo kurde, chłopaki powiedzieli, że jak ten samochód, jak wiesz, ona podnosi, troszkę zadymił. A dwa, na bagnecie ma mało oleju, czy znaczy, że bierze olej. Teraz jest fajnie, mam dostęp do kolektora sącego, mogę trochę chemii do środka nalać. Zaleję mu tej chemii, niech przez całą noc ona porobi, co ma robić. I rano wsadzamy wtryski i go odpalamy. Bo już jest fajrant. Gdzie ta kurwa chemia? No. Do TFS-ików do dolotu tego używam, tego TK. Swoją drogą też na TK, kurwa, na kod kupcie z 10% rabatu. Jakoś tak fajnie się dogadałem. Ale chuj, no tak to działa. Co to wpsikam mu wszystkiego do garów. Trochę silnikiem sobie zakręcę delikatnie wolno, żeby tłoki się moczyły. Tam widziałem fajne kurwa filmy na stronie. Taka kurwa, że rozebrany mają silnik bez głowicy, psikają tym i że ten nagar sam schodzi. No dobra. A tu jest właśnie kurwa, włączy światełko. No są takie zanagarzone. Ciekaw jestem. O. Czy to się umyje? Myje się kurwa. Dobra, ja chciałem tłoki umyć, ale przy okazji myję dolocik tutaj. O. Dobra, do tego za mało nalałem, wiem. Ja tak sobie popsikami zostawię go na noc. Zobaczę, może skurwysyn nie będzie puszczał dymu przy odpalaniu na zimno i przestanie wpierdalać olej. Frezowaną od razu kładziemy do tej Zeteczki dolną półkę kolektora sącego. Poprawia to kurwa napełnienie, bo no, większa jest po prostu pojemność całego tego puszki. Się w środku robi, lepiej napływa powietrze do pierwszych, drugich, trzecich, czwartych cylindrów. Tak widać, że jest asymetrycznie, jest nisko, wyżej i najwyżej. Dobra, furka poskładana z kolektorkiem sącym. Sywkiem wyczyszczone kolektory ssące w głowicy, ale to nie o to chodziło. Chodziło o to, że to się na tłoki wszystko dostało. Nie będę tu fury zapalał, bo będzie dymiło jak skurwysyn. Sprawdzę tylko poziom oleju i mam nadzieję, że jak to przez noc tak powstało, to trochę rozmiękczyło te pierścienie. Nie będzie tyle oleju wpierdala, bo generalnie chłopaki sprawdzali, a nie ja, i powiedzieli, że jest mało oleju. Zaraz to przetrę szumatką i
co, nie ma co przecierać. Mało w chuj jest, a zaraz przetrę. W tych zetach słabo jest to, kurwa, rozwiązane. Żeby trafić, kurwa, lewą ręką. No. Dobra. Ciach do końca. Jak się do końca nie dołoży w zecie bagnetu, to kurwa, później to są pierdolone wszystko olejem, więc zawsze do końca to pierdalajmy. Poziom oleju. Kropelka ponad minimum. Kropelka dosłownie. Akurat na płukanki, żeby wlać. Ale najpierw go wypycham. Niech on się pochodzi, napłucze się. Tutaj mamy, kurwa, coś, co będziemy zapierdalać do niego. Dobra, teraz go wypychamy, żeby tutaj nie kopcił po płukance w dolocie. Bez silnika jedziemy, włączonego, dobra. O kurwa, jaka ładna gałka, nowa chyba. Zapalamy. Cyk. Niech się trochę porozgrzewa, zalejem pukaneczki. Kurwa. Śmierdzi. To jest to, kurwa? A śmierdzi jak skurwys. O tak. To już sobie odparowuje, czyli zrobiło swoje. No. Dobra, no, trzeba zobaczyć zaraz adaptację paliwa po doborze tych wtrysków, bo trzy wtryskiwacze są wymienione. Dwa to jakoś tak chujowo trzeba było większym prądem je otwierać, żeby się otworzyły, bo nie chciała tam poniżej 40 się otwierać. A jeden miał mniejszą wydajność jak pozostałe. O! Jak kopci. Do katalizatora może się to dostało. Dobra. Grzejemy, czyścimy. Kopciuszek! Kopciuszek, kopciuszek! Ach. Żadnych błędów nie ma. Zobaczymy, co tam się stało po wymianie wtrysku, bo żeśmy ich nie czyścili, tylko sprawdziliśmy na maszynie. Po prostu dobrałem trzy, żeby odpowiadały tamtym. Zobaczymy adaptacyjki paliwowe. O kurwa, bank pierwszy ma minus 10 stopni. Akurat to są stare jeszcze nie skasowane. Jak będzie krótki na plus 10, to się wyzeruje. Nie, krótki jest na plus 3. Ten jest na minus tyle. Se dodał 5,5%. Dobra, trzeba adaptacje paliwowe mu wykasować i dopiero później sprawdzić, co to tam z tego wychodzi. Trzeba było hard resetik zrobić. No, zaraz zobaczymy teraz adaptacje, jakie są. Powinno być wszystko idealnie wyzerowane. No, łącznie kurwa. 5% różnicy lewa, prawa strona. To jest taka górna tolerancja. No, generalnie kurwa to plus mały poziom oleju w silniku świadczy, że po prostu wpierdala olej. Stąd te się te stuki brały. Raz, że wtryski, dwa, że olej. No to jest 5% różnicy. Jeszcze raz sprawdzę. 5% różnicy. 5, 6, 7. O, tu jest duża różnica. Przy takich 2400 obrotów. Dobra. Zapierdolimy mu to, zmienimy olej. No może, kurwa, łudzę się ze szczęściem, że rozruszają się może jakieś pierścienie olejowe i mniej tego oleju będzie się przedostawało do komory spalania. No bo no fura no wpierdala po prostu olej, kurwa. Rozgrzana. Zalewamy pukanki. Jak rozleje, to moja wina i w te dziury. Zalewamy i na luzie zostawiamy. Tam na luzie jest małe obciążenie, troszkę można tam sobie gaz dodawać. Zresztą ciśnienie oleju jest na tyle duże, że nam nic się w silniku nie uszkodzi. To nie kurwa Audi, że jak się wleje płukankę i z 1,5 bara spadnie na 0,7 i coś się może uszkodzić. Tutaj kurwa z 2 barów spadnie na 1,7 bara. To jest absolutnie bezpieczne dla tego silnika. A zresztą sam zobaczę, bo było 30. A teraz jak odpalimy go? Jakie będzie ciśnienie oleju? O, niech się wymiesza, niech się ustabilizuje. Jeszcze ma za wysokie obroty. O, powoli opadają. Bo opadają. Na razie jakiejś większej różnicy nie ma w ciśnieniu oleju. Ale jeszcze są trochę za wysokie. Mieszaj. Dobra.
do ciśnienie spadło z 30 powiedzmy 1 na jakieś 28. Ale to chuj! Co się stało z adaptacjami paliwowymi, kurwa, minus 21% się zrobiły. Olej, kurwa, płukanka z oleju paruje i spala się w komorze spalania. Kurwa, ale jaja. Tam było 105 była ta strona i chyba 100% była ta. O kurwa. Czyli idzie to przez odmę do komory spalania. Może dlatego nie wolno jeździć. Ale już mam pojebany pomysł. Za obogą masz mieszankę, wlej se, kurwa, benzyny do oleju. Nie, pierdolę głupoty. Nie, ale no w chuj się adaptacje zmieniły paliwowe. Czyli, że paruje i wzbogaca. Adaptacje paliwa 100% czy nie są ruszone, a te już korekty były tam 76, już na 82, czyli znaczy, że już część tej płukanki odparowała. Tutaj była taka największa... Najchłowiej w takich obrotach gdzieś to chodziło. Największa różnica lewa, prawa strona była. I chuj, to się nie zmieniło, czekaj. 2300. No i dalej jest ta największa różnica 8%, ale chuj, czy płukanka nie wpłynęła na różnicę pracy na garach, bo już sobie myśliłem, że sobie wyczyści sobie pierścienie, że coś tam się uszczelni, coś się poprawi, ale chuj. Tak naprawdę wyczyści mi silnik w środku z nagarów. Wjeżdżamy, spuszczamy, ciśnienie oleju bez zmian, bezpieczne, wolne obroty takie. Zobaczę, ile tego dodatku wyparowało z oleju. Oj. Muszę się na nowo z kablem połączyć. Odparowało. Już adaptacje na tyle się zmniejszyły, ale dalej to krąży. Długoterminowe są nieruszone, a bieżące są takie. Czy 10% jeszcze jakby sobie pobiera z wyziewów silnika odma. O. Cały czas odparowuje. Dobra, to już jest napukane. Spuszczamy. Panie właścicielu, mam do pana taką ultra prośbę. Przekazuję kluczyk, już oddaję samochód, odpal go. Stoi tutaj całą noc, zobaczy co te płukanki dały. Bo i do lotu wpierdoliłem, a później do oleju silnikowego. Dymka puszczę, ja zaraz zwącham, czy to para, czy to... Kurwa, benzynę czuję, taki dziwny smród, kurwa. W penę czuję po prostu z niego na razie. Dobra, niech on sobie pochodzi. A wiesz co, przytrzymasz go tak na 1500 obrotów? Z jednej, z drugiej. Kurwa, jak to śmierdzi. Kurwa, jakimś rozpuszczalnikiem to jebie. Jaki dziwny, kurwa, smród z niego się wydostaje. Ale wcześniej no, mnie przy tym nie było. Jak chłopaki go odpalali rano, to na niebiesko zapierdolił dyma. Teraz czuję jakiś rozpuszczalnik w rurze wydechowej. No nic, tak czy siak, co 500 km do oleju trzeba zaglądać i sprawdzać jego poziom. Mam nadzieję, że coś te płukanki dały. Przebieg, o, wiesz co, wyzeruję ci przebieg po tej wymianie oleju, żeby wiadomo było co jak. Ja tak na karcie przyjęcia auta ci wszystko wpiszę. Kurwa, zobaczymy, czy go chemicznie skurwysyna uleczyliśmy. Pyk. Dobra. Jak 2-0 TFSI? Wczoraj śnieg był, dzisiaj śniegu nie ma. Co, naprawiamy, wymieniamy tą lewą sondę lambda, nasze oznaczenie na masce zniknęło i walimy na hamownię, zobaczyć co to z tego wyszło. No i właściwie chciał od razu program zrobić, żeby mieć już taki gotowy, finalny produkt. Przy okazji sprawdzimy AFM-u na gazie, jak to też działa, czy można jeździć na gazie, czy wymaga od razu od gazownika interwencji. Szaniane to jest dostać się do kostki od sondy lambda. Muszę dolocik cały odkręcić, zdjąć i będzie tam. I kurwa, co tu mamy? Kolejne przewodziki od chujo gaziku, które przeszkadzają we wszystkim. Tu mamy sondę. No, widać ją, dostęp jest słaby, a od góry se klucz nałożę. Kurwa, gorzej być nie mogło po prostu, ja pierdolę. Upierdoliło się w kolektorze wydechowym gwint. O Jezus Maria, kurwa, no wypierdolić kolektor trzeba, no coś pięknego. Kurwa, jak oni to zgrzane to jest. Kurwa. Wzięło się tak opierdoliło, no. Co za badziew. Sonda nam pięknie działa na banku drugim. Cały czas reaguje, cały czas działa. Zajebiście, nic teraz tylko na hamownię jechać. No tylko już nie dzisiaj. Ale fura naprawiona, kolektor wydechowy, kurwa, cały wymieniliśmy. Ja pierdolę, to pierdolenia było. Dobra, jeszcze furę przed jutrem zatankuję. O jest, to jest bagażnik, pojebały mi się już te samochody. Kurde. Tak się go naciska. I leje się. 9,8 wlejemy, ale to pierdol, nie dotykam się do tego. Sprawdzę co najwyżej AFR na gaziku. A cieszę się, że sonda chodzi. Kurwa, no pół dnia pierdolenia z tym było.
Sonda mogła nie chodzić, kurde, jakby to była coś związka silnikowa była spierdolona. Tu jest gaz, więc wszystko jest możliwe, wszystko mogło być spierdolone, ale na szczęście nie jest, to była tylko wina sondy. Podejrzewam, że ona się zajebała tym katalizatorem, który wybuchł. No ale działa, kurwa. Cieszysz furką, będziesz mniej paliła. Przed wjazdem na hamowni hamulec ręczny musi być dobry. Mnie to strasznie denerwuje, że on tak wysoko bierze. Nie może tak być. No dzisiaj dzień strojenia, jeszcze tak, końcóweczki będziemy ogarniali. Czyli będę je tutaj na krzyży nacinał i opaski zaciskowe do nich będą wsadzone. Błędów żadnych nie ma, fura chodzi, pali ładnie, równo silnik chodzi, bo po rozgrzaniu on troszeczkę falował. No i zapomniałem powiedzieć, że to już jest wydech przylotowy. Cisza dalej jest, no ale fajnie, troszkę mruczy. Taki przebieg zrobiony, czyli 160 km. Dobra, gotowa fura na hamownię, prawie zaraz. Mamy hamulec ręczny. No i w takiej pozycji już bierze. Infusiu, będziesz dzisiaj strojony. Muszę ci tutaj z złączu kable poogarniać, żebym miał z tobą kontakt przy programowaniu, że się nie wypierdoliło jak w Pathfinderze. Że musiałem w innym aucie programować. Ja będę chciał po OBD normalnie napierdalać, bo będę musiał cię stroić. Zaraz zobaczymy, co to za komputer ma sobie wsadzone. Bowiem, kurwa, wąskopasmowe sondy to jeden z pierwszych, jakiś 2002 nawet rok może być tego samochodu. Sprawdzamy ten soft, co on ma, ile on ma map, czy ma multimapy, czy nie ma. Ma, kurde, wąskopasmowa sonda ma, ma funkcję ARC, więc można mu różne bajery robić, o kurde. Ej, no to komputer jest bardzo zbudowany, ale po prostu ma tylko sondy wąskopasmowe, albo tylko, albo aż. Kurwa, dobrze, coś z tego zrobimy fajnego. Panie, 2,5 stówy, speed limiter, odcinka na 6600. Wgrywamy licencję, no i lecimy to stroić na hamownię. Czyli w tej chwili sowcu nie zmieniamy, będzie tylko licencja i będzie możliwość go strojenia, mam nadzieję, że w czasie rzeczywistym. No, zapłonik włączony. I komputerek już przygotowany na hamownię. O kurwa, ale bida. Furka na podnośniku, końcóweczkę jedną zdjąłem, tą trzeba moteczkiem zbić. Ja tutaj muszę fleksiukiem naciąć krzyżyka i opaską dopierdolić, będzie nastawiane. No i cyk, taki myczek i do tego paseczka, o. Kręci, ja trzymam w takiej pozycji, jak chcę, żeby było skręcone. I bajeczka. Uwaga dokręcona, raz i dwa. Na gotowo, opuszczamy furę i sondę w dupę wsadzamy. Dobra, wjeżdżamy na hamownię i teraz tego wstroimy. Audio ogarnięte, fajnie na drodze. Trzy korekty w sumie wgrane. I chodzi, zajebiście chodzi, kurde. Wiem, że to nie jest jego max. A z tego już wyciągamy maksa, tu dojebiemy zapłonu, kurwa. Wachę ustawimy na 12,5, 12,8 spadające na 12,5. O kurwa, dużo pierdolę i mi fura zgasła. Zmienne fazy trzeba będzie przestawić, a tu wałki masteryjne. To tylko 2,5 stopnie przestawię. Dobra, jesteśmy, robimy moc. Ale jaja, niemalże identyczny rozstaw osi. Cała 4B9, takiego infusia. Infuś kupeta to jest dłuższa wersja w ogóle. Dłuższa jest o 350 w sensie tego. No kurde, ten sam rozstaw ma. To z tyłu napęd, to z przedniej kołasy od dołu tam złapie i z tyłu go zwiąże. Związany i zaraz go tutaj badamy. O. Wiadomo, wrocławska szkoła. O Jezus, bagażnik. Natychmiast jak najszybciej wyłączamy kontrolę trakcji. Kalibrujemy hamownię. Ostatnio taka czwóreczka była, z której jestem dumny w chuj. Czasem z tego będę dumny w chuj. Kolektory wydechowe 370Z, katalizatory 370Z, no tam 350ZHR to jest ten jeden i ten sam chuj. Układ wydechowy przelotowy 2 razy 2,5 cala. No i tak to gada. Kalibrujemy go, żeby było super dokładnie. Było dokładnie 4100 obrotów. Obciążenie 2500 damy. Czwarty bieg, tylna oś. O, to większy damy, 3000. Tam był 4 obrót. Też jest doświadczalnie dobrane. I ciach, gotowe do pierwszego pomiaru. Poczyszczam te kurwa gówna, co tam w tle są. Wolne obroty mamy. A to jeszcze są seryjne, ja je podniosę. Dobra, spacja. Hamulec, hamulec.